tym, że liczy się rodzina. Mówimy o fundamentach rodziny, o jakiej rodzinie marzymy. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że dobrze jest mieć marzenia i o tym, że każdy ma jakieś marzenia. Jest to prawdą? Kto nie ma marzeń, niech nie podnosi ręki. Niech podniesie rękę, kto ma marzenia. Mamy marzenia, mamy marzenia. I wierzę, że najlepsze marzenie, jakie możemy mieć, to te, które Bóg wkłada do naszych serc, do naszych umysłów, do naszych wnętrz. I chcę coś powiedzieć na samym początku. Boże marzenia zawsze się spełniają. Nasze nie zawsze. Ale Boże marzenia zawsze się spełniają. Jeśli Bóg wkłada, włożył dawno jakieś pragnienie do twojego serca, drogi przyjacielu, to je Bóg wypełni. Czasami może trzeba będzie czekać, może to zajmie jakiś czas, czas przygotowania, czas, nie wiem, różny czas, często dłuższy niż krótszy, bo my chcielibyśmy, żeby wszystko było szybciej niż dłużej, ale tak naprawdę to wygląda tak, ta sytuacja, że Bóg, jeśli coś daje w nasze serca, to też to i dokona. I mówiliśmy o tych fundamentach rodziny, jakiej marzymy. Mówiliśmy o pierwszym kamieniu węgielnym, o głównym fundamencie, którym jest osoba, wszyscy powiedzmy, Jezusa Chrystusa. Jest Jezus Chrystus. Czyli cokolwiek będziemy budować w naszej rodzinie na Jezusie, to będzie dobrze zbudowane. Jeśli będziemy mieli podstawę, to jest pierwsza rzecz, podstawa. Ja bardzo lubię dużo mówić o fundamentach. Chcielibyśmy szybko rzeczy budować. Niekoniecznie często jest tak, że chcemy poświęcić dużo czasu na kopanie w głąb i na budowanie głębokich fundamentów. Raczej wydaje się nam, że im coś szybciej się buduje, szybciej powstaje, tym lepiej. Ale w końcowym rozrachunku jest tak, że czasami może runąć to, co jest budowane bez fundamentów. Tak? Uwaga, łatwiej i szybciej buduje się rodzinę bez fundamentów i każdą relację. Wolniej i trudniej buduje się każdą rodzinę, każde małżeństwo i każdą relację z głębokimi fundamentami, ale jest to pewniejsze. Ja jestem fundamentalistą. Czy ktoś uważa dobrze, żeby być fundamentalistą? Jestem fundamentalistą opartym na Biblii, na Bożym Słowie, ponieważ doświadczyłem już wielu tragedii, upadków i doświadczeń w życiu, nie tylko swoim, ale i innych, żeby nie być fundamentalistą opartym na Jezusie. I dzisiaj będziemy kontynuować ten temat, fundamenty rodziny chrześcijańskiej. Mówiliśmy tydzień temu o czterech fundamentalnych, kluczowych rzeczach. Na pewno wszyscy pamiętają, bo to były cztery P. Tak? Ktoś pamięta pierwsze P? Postawa, właściwa postawa, jaka była w Jezusie Chrystusie wobec ludzi w naszej rodzinie, wobec naszych małżonków najbliższych. Postawa. Druga rzecz to było PO. Pokój. Postawa i pokój. Trzecie, bo też zaczynało się na PO. Czyli pokora. I czwarte, przebaczenie. Chyba najtrudniejsze, a najważniejsze. I mówiliśmy o tym, że to wszystko jest możliwe, i przebaczenie, i pokora, i pokój, i właściwa postawa. Dzięki Jezusowi, dzięki imieniu Jezus, dzięki Synowi Bożemu, dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi. I jeśli nie ma tych czterech P, to czasami przychodzi duże P, ale inne. Przekleństwo. Przychodzi wiele P, problemów w naszych rodzinach, małżeństwach i relacjach. Dlatego tak ważne jest zadbać o to. A dzisiaj będziemy kontynuować, będziemy mówić dalej. Mówiliśmy także tydzień temu o budowaniu mocnego fundamentu, że trzeba poświęcić czas na kopanie i dokopanie się do fundamentów. I to często kopanie oznacza co? Oznacza pot, a dla niektórych i łzy. Czy ktoś kiedyś pracował na jakiejkolwiek budowie? Są tacy. To są faceci, bracia, zazwyczaj. Ale czasami kobiety pomagają. Więc kiedy ja budowałem na budowie jako student, nie budowałem, byłem pomocnikiem murarza. Tak się zaczyna kariera budowlańca. Pomocnik. I pamiętam, że pracowaliśmy cały dzień, od 7 rano do 7 wieczorem. Nie wiem, to ile jest? 12 godzin, tak? I słuchajcie, jeden tylko był posiłek, na który zjadłem 20 bułek. I wypiłem litr mleka. I pamiętam, że po tym jednym dniu byłem tak zmordowany. A co robiliśmy? Budowaliśmy fundamenty.
kopaliśmy fundamenty, że mówię, ja nie wiem, czy tu dam radę jutro się z łóżka ściągnąć, żeby znowu budować. I chcę powiedzieć, trochę podobnie jest w naszym życiu, kiedy zaczynamy budować relacje, zaczynamy budować małżeństwo, budować rodzinę, to czasami wymaga to tak dużej pracy, jesteśmy tacy zmęczeni, mówimy, to jest takie cięższe niż myślałem, ale to jest właściwe. I wiecie, widziałem później ten dom wybudowany. Stoi do dziś. Widziałem później efekt końcowy, ale na początku kopaliśmy tylko doły. Na początku kopaliśmy tylko rowy. Na początku zajęło to dużo, dużo czasu, zanim zaczęły powstawać mury fundamentalne. Czy ktoś jest błogosławiony przez ten obraz? Tak? Tak wygląda. Budowanie rodziny, budowanie małżeństwa, budowanie rodziny. Dobrze, dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest bardzo istotne i nazwałem to drugą częścią. I znowu będziemy mówić o kluczowych rzeczach i zaczniemy od tego fragmentu Biblii, który jest dla nas podstawą. To jest Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 5 i 6 werset. Ewangelia Mateusza, 5 i 6 werset. I w tych fragmentach właściwie jest coś użyte bardzo, bardzo ważnego. Jest tam powiedziane i rozłączy się i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje, jakim? Jednym ciałem. I dalej, następny werset, 6, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Cały czas też mówimy o tym, że kiedy mówimy o rodzinie, to mówimy o wszelkich relacjach między mężem a żoną, żoną a mężem, mężem a dziećmi, dziećmi a mamą, mamą a dziećmi. Mówimy między siostrą a siostrą, siostrą a bratem, bratem a siostrą, siostrą a bratem. Tak? Jest wiele relacji. Mówimy o rodzinie. Nie mówimy tylko o małżeństwie. Rodziną jest Kościół. Dlatego w jakimś sensie wszystko to, co mówimy o rodzinie, stosuje się do każdego, kto chce być, jest Kościele, do każdego z nas, rozumiemy, tak? Więc nikt się nie zamykał, a teraz będzie pastor mówił o małżeństwie, a ja już nie jestem, albo jeszcze nie jestem. Więc to się dotyczy każdego z nas. Wielu z nas, którzy jeszcze nie są w związkach małżeńskich, nie wiadomo kiedy może się stać, że nagle będziemy. Jest to szybciej niż myślimy? Jest tak szybciej, tak? Wszyscy młodożeńcy potwierdzają, kiwają głowami, że tak jest. Planowali za 2 lata, za 3 lata, po studiach, pyk, pyk, już. Znam życie. I teraz, dlatego, że tak jest, zachęcam, byśmy robili notatki, byśmy patrzyli na to, o czym będziemy mówić. I tutaj coś przygotowałem ciekawego. Otóż, to jest coś bardzo podstawowego oczywiście. Każda połówka szuka swojej drugiej połówki. Każda połówka piękna, soczysta, pięknie pachnąca, szuka swojej drugiej połówki. I nie tak łatwo jest znaleźć, niby też cytrus, niby podobny kolor, ale skórka troszkę inna. Ale pewne rzeczy troszkę inne i tak naprawdę im bliżej się, nie pasują do końca. Każda połówka szuka swojej połówki. I chociaż wygląda i to owoc z różnych krajów, europejski, zagraniczny. I tak naprawdę, czy z ciepłych krajów, im bardziej jesteśmy bliżej. O co tu chodzi? Każda połówka najpierw chodzi w kościele i szuka, gdzie jest moja druga połówka. Jest tak? Później jeździ na konferencję. Mówi, nie znalazłem w kościele, może na konferencji znajdę moją drugą połówkę. Nie ma na konferencji, zaczynamy przeglądać Facebooka, media społecznościowe. Zaczynamy jeździć na więcej konferencji. Wiecie, gdzie jest dobre miejsce, gdzie by spotkać drugą połówkę? Zdradzam tajemnicę. Spotkania modlitewne. Małe grupy. Spotkania, gdzie jest mniej osób. Z grupy służby, zaangażowania. Zdradzę tajemnicę. Jak poznałem moją żonę? W służbie w kościele. To prawda jest? Na grupie, małej grupie młodzieżowej. Razem w chórze śpiewaliśmy. I tak się rozglądam, gdzie ta moja połówka, gdzie ta moja połówka.
I słuchajcie, była bardzo podobna już, bardzo podobna, ale to jednak, rozumiemy, nie była ta połówka? Wiecie, czasami jest tak, że my naprawdę szukamy naprawdę różnych rzeczy. I mówimy, o Panie, Panie, Boże, okaż łaskę. Z daleka wygląda, że będzie pasować. Ale im bliżej okazuje się, że nie te rozmiary. Że to niekoniecznie ta połówka, tak? Dobrze myślimy? Jest jedna wyjątkowa, konkretna, która jak zapasuje, uwaga, to przypasuje. Dobrze myślę? Jakieś prawa czy coś? Biblia mówi, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza, ale pytanie jest takie, dla wszystkich, którzy nie są jeszcze w związkach małżeńskich, nie są w tej bliskiej, Bożej relacji, jaką wie, że Bóg ma, dla większości, są wyjątki oczywiście, ale dla większości mężczyzn i kobiet w tym kraju, w tym kościele i w tym miejscu, i w tym mieście, jest sposób taki, żeby nie szukać drugiej połówki, ale być odpowiednią częścią, odpowiednią połówką. Tak? Polega to często na tym, w naszym myśleniu myślimy, o, szukam, może to ta, może tamta, ale chodzi o to, że kiedy jesteśmy odpowiednią osobą, staramy się chodzić z Bogiem, to znajdziemy kogoś, kto też chodzi z Bogiem. Jesteśmy ludźmi, którzy szukają Boga i Bóg jest nas najważniejszy, będziemy przyciągać wszystkich tych, dla których Bóg jest też najważniejszy. I nie wiemy kiedy, przyciąganie. Dlaczego mówię, że na spotkaniach modlitewnych, bo jeśli jesteś człowiekiem modlitwy, chętnym by się modlić, to znajdziesz ludzi, którzy są chętni by się modlić. Jeśli jesteś człowiekiem chętnym by służyć, znajdziesz innych, którzy będą chętnie służyć. A nie ma nic lepszego, jak służyć razem. Co się dzieje, kiedy jednak znajdujemy kogoś, to jest bardzo podobny, ale jednak nie to samo, zaczynają się problemy, tarcia. Zaczynają się trudności, więc nie chcę powiedzieć przez ten obraz, że na świecie jest tylko jedna osoba, która pasuje do nas. Nie chcę tego powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że Pan Bóg daje nam łaskę, siłę, mądrość i błogosławieństwo, abyśmy znaleźli osobę, która jest tak podobna do nas, w jakimś sensie ma podobne wartości, wyznaje Boga na pierwszym miejscu, że razem, chociaż też będzie czas, uwaga, dotarcia, sklejenia, przygotowania, to jednak razem będziemy tworzyć wspaniałą całość dla Boga. Amen. Czy ktoś jest już błogosławiony tym obrazem? Na razie przemawiam przez obrazy, ale teraz będziemy bardziej, głębiej sięgać do Bożego Słowa. O, każda połóweczka znajdzie swoją. Nawet taka ostra, taka, też znajdzie swoją. Jeśli myślisz, ja jestem taki zwyczajny, tak jak zwyczajne polskie jabłko, też znajdziesz swoją. Każdy znajdzie swoją, okej? Okay? Chciałbym zachęcić nas, abyśmy mogli otworzyć teraz Ewangelię Jana, 11 rozdział, Ewangelię Jana, 11 rozdział i będziemy z tego rozdziału czytać po kilka wersetów. Na razie pierwszy werset, to są, przepraszam, Ewangelia Jana, 11 rozdział. Kiedy przygotowałem się do tego słowa, Bóg położył to słowo do mojego serca, by nim się dzielić. Wiesz, że będziemy błogosławieni. I to słowo jest o rodzinie, jest o relacjach w rodzinie. To słowo jest, jak powiedzieliśmy na początku, o miłości. I 11 rozdział Ewangelii Jana, a werset 5 brzmi tak. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Czytaliśmy kiedyś ten werset? Słyszeliśmy kiedyś o tym wersecie? Tam jest powiedziane, że Jezus Chrystus, Syn Boży, kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. Co to znaczy? Znaczy, że była taka rodzina na ziemi, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, których Jezus kochał. Trzy osoby były w tej rodzinie. To było rodzeństwo, to był brat Łazarz, siostra Maria i Marta. Biblia trochę mówi o tych osobach.
I Biblia mówi, że Bóg kochał tę rodzinę. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, oprzemy się dzisiaj głównie na Ewangelii Jana, 3:16, wszystkie dzieci, nawet z zajęć kościoła dziecięcego czy z kuchni niedzielnej, zajęć dla dzieci powiedzą, znamy ten werset, który brzmi jak? Albowiem tak Bóg ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest powiedziane najpierw, że Bóg co zrobił wobec świata, wobec ludzi na tym świecie? Ukochał, umiłował, ukochał. To znaczy, że jeśli jest powiedziane tutaj, że jest rodzina, którą Jezus miłował, a wcześniej jest powiedziane w tejże samej Ewangelii, że ukochał świat, czyli każdego człowieka, znaczy, że Jezus kocha każdą rodzinę. Jezus kocha twoją rodzinę. Jezus kocha twoje małżeństwo. Kocha twoich braci, twoje siostry, twoją rodzinę, w której już jesteś, którą zaczynasz tworzyć, albo dopiero masz zacząć tworzyć, ale już jesteś w jakiejś relacjach. Nie ma z nas nikogo bez rodziny raczej. Zawsze jest jakiś ojciec i matka, tak? Możemy ich nie znać, możemy z nimi nie żyć, ale jesteśmy czyimś dzieckiem. Jeśli mówisz, ojciec i matka mnie zostawili, chcę ci powiedzieć, Bóg jest twoim ojcem i Bóg się o ciebie zatroszczy i Bóg chce, żebyś był w jego rodzinie. I dzisiaj popatrzmy na ten piąty werset, bo on mówi tak, że Jezus miłował Martę i siostrę i Łazarza. Chcę dzisiaj powiedzieć, Jezus miłuje Piotra, jego żonę Ewę i ich syna Mateusza. Jezus kocha ciebie, Ewo, twoją żonę, twojego męża, dobrze uważam, twojego męża Adama, tak? Twojego syna, tak? Nie wiadomo, jakie te dzieci. Kain był niezbyt. Abel, ale Jezus kocha każdą rodzinę tej ziemi. Chcę, żebyśmy mogli wstawić w piątym wersecie zamiast imion, które są tu wymienione, Marta i jej siostra i Łazarza, byś wstawił swoje imię i swojej rodziny, ludzi w twojej rodzinie. Bóg kocha ciebie, Wojciechu, i twoją żonę Anetę. Bóg kocha ciebie, Filipie, i twoją żonę, tak? Kasię. Bóg kocha ciebie. Bóg kocha ciebie i twojego brata, i twoją siostrę. Kocha ciebie i twoich rodziców. Kocha ciebie i Bóg tam stawia twoje imię. I zachęcam, żebyśmy mogli to przyjąć jako objawienie. Jest jedna rzecz, coś czytać w Biblii i słuchać, a inna, całkowicie inna sprawa, kiedy przyjmujemy objawienie od Boga. Tak? Czyli rozumiemy, że naprawdę rozumiemy gdzieś tam wewnątrz sercu. Dzisiaj moim pragnieniem i modlitwą jest to, by każdy zrozumiał, że Jezus kocha ciebie i twoją rodzinę. Jeśli wszystkim zapomnimy, o czym dzisiaj tutaj będziemy mówić i o czym będziemy czytać z Bożego Słowa, zapamiętajmy jedną rzecz. Jezus kocha ciebie i twoją rodzinę. Amen. Jezus bardzo kocha ciebie i twoją rodzinę. Jezus ma wspaniały plan dla ciebie i twojej rodziny, i twoich braci i siostry, i twoich rodziców, i twoich dzieci, i twojego współmałżonka. I czytamy tę sytuację, która jest tu opisana, że Jezus kochał tych ludzi, kochał tę rodzinę, a w tej rodzinie wydarzył się problem. Można by powiedzieć, za chwilę miało się wydarzyć coś bardzo trudnego, ciężkiego, tragedia. Biblia mówi, że w pierwszym wersecie zachorował Łazarz, który miał siostrę Marię i Martę. I trzeci werset mówi, co robią siostry Łazarza. Przeczytajmy trzeci werset, mówią tak. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego Ty miłujesz. Na tłumaczenia mówią, którego jesteś przyjacielem, Twój przyjaciel. Czy nie ciekawe, że kiedy ktoś w naszej rodzinie ma problem, czy jakikolwiek problem się pojawia, czy jakaś choroba, to normalną rzeczą jest co? Modlić się do Boga, do Jezusa. Modlić się. Właściwa rzecz, właściwa rzecz. Ale bardzo ciekawe jest to, jak wyglądała ta modlitwa. Ponieważ te siostry nie mówią tak, Panie, przyjdź szybko i uzdrów Łazarza. Nie, tam nie jest tak napisane. Ale mówią, Panie, mamy tylko jedną wiadomość. Choruje ten, którego kochasz. Wiecie, co to znaczy? Że wiara tych sióstr była wielka. Że oczekiwanie od Jezusa było wielkie. One wiedziały, że nie trzeba modlić, błagać się i prosić, żeby Jezus przyszedł i uzdrowił, ale wystarczy, kiedy powiedzą taką informację, miłujesz przecież Jego, Łazarza, z naszej rodziny, a on choruje. Wystarczyło.
My często nie musimy Bogu mówić o wszystkich szczegółach problemu, ale wystarczy, że szczerze otworzymy nasze serce w modlitwie i mówimy, Panie, Ty wiesz, jak jest w naszej rodzinie. Panie, Ty wiesz, jaki mamy problem w naszej rodzinie. Panie, Ty wiesz, jaka jest potrzeba. Ty wiesz, o co chodzi. I teraz pytanie jest, kiedy te siostry takie przesłanie posłały Jezusowi, to co oczekiwały? Czego oczekiwały? Ja myślę, że oczekiwały, myślę, że z tym możemy zgodzić, że Jezus jak najszybciej przyjdzie i uzdrowi chorego Łazarza. Dlaczego? Że go kochał. Jest bardzo ciekawe, spójrzmy na to. Czy te siostry nie kochały Łazarza? Kochały. Ale one nie mówią tego, Panie, my kochamy naszego brata Łazarza, on jest częścią naszej rodziny, ważną częścią. Przyjdź i go uzdrów, ale powołują się, Jezu, Ty go kochasz. Wiecie, dlaczego Bóg chce błogosławić nasze rodziny? Bo On je kocha. Jezus bardziej kocha Twoją rodzinę niż Ty sam. Jezus bardziej kocha Twojego małżonka niż Ty sam. Jezus bardziej kocha Twoje dzieci niż Ty sam. Twoich rodziców niż Ty sam. I im bardziej kochamy Jezusa, im bardziej kochamy Boga, tym bardziej mówiliśmy o tym tydzień temu, jesteśmy w stanie kochać naszych bliskich, nasze rodziny, naszych najbliższych. I co się dzieje? Więc Jezus kocha Martę, kocha siostrę, kocha Łazarza i następny werset 6 mówi, a gdy usłyszał, że choruje, powinien jak najszybciej wynająć powóz, wynająć konia, wynająć osiołka i przybliżyć się jak najszybciej, przyjść do tego miejsca, gdzie była ta rodzina. Czytamy, co robi Jezus, to nas zaskakuje. A Jezus, gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Nie rozumiem. Często nie rozumiemy. Jak to jest? Wołasz do Boga, modlisz się i nic. I mija godzina i nie ma odpowiedzi. Druga godzina nie ma odpowiedzi. 12 godzin, cały dzień minął, nie ma odpowiedzi. Ile? 24 godziny mijają, nie ma odpowiedzi. 48 godzin, 2 dni i nie ma odpowiedzi. I teraz zrozummy, że sytuacja jest taka, że Łazarz naprawdę ciężko choruje. To jest naprawdę wielki problem w tej rodzinie. I te siostry jego wiedzą, że on może w każdym momencie umrzeć. Wtedy, kiedy człowiek czeka na wybawienie, na lekarstwo, na lekarza, na cud, na uzdrowienie, to co? Każda minuta jest jak godzina. Jest tak? Kiedy czekasz na pomoc, czekasz na zmiłowanie, czekasz na jakiś cud, to wtedy czas leci jak? Bardzo wolno. Tak? Jeśli jest wypadek i dzwonimy po pogotowie i przyjeżdża 20 minut, to mówimy, czemu tak późno? A oni mówią, jak najszybciej się przez korki przedzieraliśmy. A tutaj cały dzień pogotowie nie przyjechało, całą noc nie przyszło. Cały następny dzień Jezus został na miejscu, Biblia mówi, gdzie przebywał 2 całe dni. Wow, o co chodzi, dlaczego? Jeśli często zadajesz sobie pytanie, Boże, czemu nie reagujesz na moją modlitwę, nie odpowiadasz szybko, widzisz, że moje dzieci odchodzą od Boga, widzisz, że z moim małżonkiem nie jest dobrze, widzisz, że ktoś w mojej rodzinie choruje, Boże, widzisz i nic, to się nie martw. To zaufaj Bogu. Uwaga, Jezus wie, co robi. Jezus kocha Twoją rodzinę. Mimo tego, że nie ma żadnej odpowiedzi, żadnej widzialnej odpowiedzi. I w końcu, co się dzieje dalej? Jezus zaczyna rozmawiać ze swoimi uczniami i mówi, zasnął nasz przyjaciel Łazarz. A uczniowie mówią, o jak zasnął, dobrze, będzie zdrów. W końcu mówi Jezus, no on umarł. I uczniowie mówią tak, czy chcesz znowu iść tam, do Judei, do blisko Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz w Betanii, która była czy tylko od kilometry od Jerozolimy. Ktoś tam był kiedyś, tak? Góra Oliwna, bardzo blisko. Dzisiaj jest wioska, która nazywa się La Azaria, co znaczy Łazarz, co z jego imienia, tak? I kiedy Jezus mówi, że może pójdziemy tam, uczniowie mówią, dopiero co chcieli Cię zabić, Jezu, dopiero co chcieli Cię ukamienować, znowu chcesz tam iść, rozumiem, o co chodzi? Wydaje się po ludzku, że Jezus nie idzie, bo się boi, że Go tam zaatakują, że Go ukamienują. I co mówi
Tomasz, zwany bliźniakiem, jeśli umarł Łazarz, to chodźmy i my pomrzemy razem z nim. Czy innymi słowy, bardzo negatywnie mówi, bez wiary mówi, Łazarz sam umarł, a nas zabiją. To jest to, co mówi Tomasz, ale mówi, no dobrze, idziemy za Jezusa. I teraz coś bardzo ciekawego jest w wersecie 15. Jezus mówi, raduję się, że tam nie byłem względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, 16 werset, zwany bliźniakiem do współczynów, pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł już Go od ilu dni w grobie? Od 4 dni w grobie. A po ilu dniach postanowił, że będzie szedł? Po 2 dniach. Czy to nie jest ciekawe? Otóż modlisz się o problem w twojej rodzinie, modlisz się o uzdrowienie w twojej rodzinie, modlisz się o swojego męża czy żonę, albo jeszcze nie masz męża i żony, o przyszłego męża się modlisz, o przyszłą żonę się modlisz i nic. I mijają tygodnie, mijają minuty, mijają dni. Dni wydają się jak miesiące, później miesiące wydają się jak lata. I nic, i nic, i nic. I nagle po 2 dniach coś drgnęło. Jezus ma przyjść. Po 2 latach może coś drgnęło w twojej rodzinie. Po 2 miesiącach, nie wiem, po jakimś czasie coś drgnęło i ktoś zaczął, kto jest niewierzący może w twojej rodzinie, zaczął czytać Biblię i mówisz, no nareszcie nawróci się. I nic. Tylko zaczął czytać Biblię, nic więcej. I po 2 latach twojej modlitwy, kogoś, kto jest niezbawiony w twojej rodzinie, przyszedł na nabożeństwo i coś drgnęło. I co później? Nic. Nic. I modlisz się o zmianę w swoim małżonku i nagle wydaje się, że jest taki jakiś inny, miły, przyjemny, przyjazny. Coś drgnęło, coś się naprawdę zaczyna zmieniać w nim. A później znowu taki, jaki był. I nic. Ktoś wie o czym mówię, tak? Oczekuję, żeby Bóg zadziałał i wydaje się, że coś zaczyna się dziać naprawdę potężnego od Boga i nagle nic. Czy ktoś miał taką sytuację? Niech podniesie rękę. Modliłeś się o kogoś, prosiłeś o kogoś, a może w innym sytuacji. Połówka szuka połówki swojej. Patrzysz, mówisz, jest na konferencji ta osoba. Zaczyna z nią rozmawiać, a on mówi, jestem zaręczona. Po wszystkim. Coś drgnęło, kogoś zobaczyłaś, coś się wydaje, a później, a czasami jest inaczej. A, to jest inna sytuacja. Zaczynasz kogoś poznawać, pisać na Facebooku, korespondować. Widzisz się z nim i mówisz, nie, to niemożliwe, tak na żywo to z tą osobą, ja nie widzę życia razem. Coś drgnęło, ale nic. A jest jeszcze gorzej. Czasami jest tak, że oto kogoś poznajesz, zaczynacie razem się spotykać. Zaczynacie nawet razem się modlić, nawet myśleć poważnie o przyszłości, ale w jakimś czasie mówisz, że nie, to nie to, nie da rady. Coś drgnęło na jakiś czas, ale nic, tak? Bywa tak? Bywa tak w życiu? W naszych rodzinach? Oczekujemy na rozwiązanie, oczekujemy na uzdrowienie, na Boży cud, żeby coś się działo. I czytamy tutaj, przyszedł Jezus i znalazł Go 4 dni w grobie. To co to znaczy? Znaczy, że prawdopodobnie ta wiadomość szła do Jezusa cały dzień. Później Jezus był 2 dni jeszcze, nie wiadomo czego tak zwlekał, bo jak Bóg zwleka, to trudno to często zrozumieć. A później jeszcze szedł cały dzień, a w międzyczasie zdążył Łazarz umrzeć, go pochować, zdążyli i już 4 dni przeszły. Czy nie szok? I kiedy Jezus przychodzi z odpowiedzią na modlitwę Marii i Marty, mija 4 doba, 4 dzień. Ile to jest godzin? 96 godzin? Dobrze policzyłem? Tak na szybko? Nie jestem dobry z matematyki, ale tak myślę. 96 godzin. Podpowiadają, że dobrze. 4 dni, 4 doby. 4 doby mijają. I w tej kulturze wyglądało to tak, hebrajskiej czy żydowskiej, że przez pierwsze aż 7 dni była ciężka żałoba. Ciężka żałoba, tak? Ciężka żałoba co oznaczała? Oznaczała to, że ludzie byli dość długo płaczącymi i czasami nawet nie jedli i przychodzili pocieszać. Stąd tyle ludzi w tym domu Łazarza, który już umarł, i Marty, i Marii. I przychodzi po 4 dniach Jezus
I Marta wychodzi do niego, 21 werset, i mówi tak: gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Co słyszymy w tych słowach? Gorzkość, żal czy wiarę? Wiarę czy gorzkość czy żal? Wiecie, ile razy to mówimy, gdybyś się nie spóźnił, byśmy zdążyli. Tak mówi czasami żona do męża, mąż do żony, rodzice do dzieci. Gdybyś, to byśmy zdążyli na nabożeństwo, a tak jesteśmy już na pierwszej pieśni. Byśmy wyrobili się na śniadanie, a tak jesteśmy po śniadaniu. Gdybyś tu był, Jezu, wcześniej, 4 dni temu, nie umarłby mój brat. Jest jakiś wyrzut. Jakaś wiara, że Jezus by zadziałał, ale jeśli to byłoby 4 dni temu, wcześniej, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale że cię tu nie było, Jezu, gdzie byłeś, czemu nie przyszedłeś od razu? Ale mówi, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg, no to jest wiara. A Jezus do niej, zmartwychwstanie brat twój, a ona mówi, Marta, wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, a Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. I znowu Marta odpowiada tak. Tak, Panie, uwierzyłam, że jesteś Chrystusem, że jesteś Chrystus, czyli Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ja co tutaj widzę? Widzę wiarę, która przeplata się z niewiarą. Tak często dzisiaj, w XXI wieku. Wierzę, ale tak naprawdę trudno mi uwierzyć. Dzisiaj jest pełno takich ludzi. Wierzę, że Jezus jest moim Panem, ale że uczyni cud w moim życiu, no to już nie. Boże, wierzę, jesteś Panem, Zbawicielem, Ty za mnie zmarłeś, oddałem moje życie Tobie, ale że coś kiedykolwiek się zmieni w mojej rodzinie, no to nie wiem. Bo 4 lata temu to tak. Bo jakiś czas temu to tak, ale dzisiaj to nie wiem. Jezus mówi do niej, że jest zmartwychwstaniem, że z życiem, że zmartwychwstanie i brat. A ona mówi, wiesz, że jesteś Mesjaszem, że jesteś moim Zbawicielem, ja w Ciebie wierzę. Widzę w tej Marcie to, co często my myślimy o naszych rodzinach. Boże, ja wierzę, że chcesz błogosławić naszej rodzinie, a wierzę, że jesteś moim Zbawicielem, ale że zmienisz moje dzieci, to nie wiem, bo od 4 lat jest coraz gorzej. Że zmienisz mego małżonka, to też nie wiem, bo ludzie mówią, że charakter się nie zmienia. Bo on mówi, że już taki jest, a właściwie już tyle razy chciałem, żeby ktoś się zmienił i się nie zmienił. Tak nie, pomachajmy tylko głowami, jeśli się zgadzamy. Czy jest tak, że pragniemy, żeby ktoś, kto jest w bliskiej relacji, z którym jesteś, żeby się zmienił? Myślimy, tylko ja tak mam. Ja oczekuję, żeby moje dzieci się zmieniły, żeby moja żona się zmieniła. Czasami, żeby moja mama się zmieniła, naprawdę, wiele razy, żeby mój tato się zmienił. I co? I mija czas i nic. Ja próbowałem i już się i modliłem, i pościłem, i działałem, i robiłem, co tylko mogę, i nawet jeździłem na konferencje. Różne rzeczy robiłem i w jakim sensie nic. Ktoś miał takie sytuacje, że oczekiwał zmian w swojej rodzinie i nic. I problem jak był, został. Już od 4 może dni, 4 miesięcy, 4 lat, a dla niektórych od 4 dekad. I czytamy tutaj dalej, co się dzieje. Jezus zaczyna później rozmawiać z Marią i 34 werset mówi. Jezus mówi, a gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. 35 werset, najkrótszy w Biblii. I zapłakał Jezus. Dlaczego Jezus chce pójść zobaczyć, gdzie go położyli? Co mogą myśleć ludzie? Jezus chce zobaczyć, no gdzie jest ten problem? Gdzie jest ten nieżywy człowiek? Gdzie jest ta tragedia? Gdzie to jest? I ludzie mówią, pójdź, a zobacz. Tak jak wielu innych chodziło po to, żeby tam tylko płakać. Jezus płacze. Kiedy Jezus płacze, ludzie myślą, że płacze tak jak wszyscy inni ludzie płaczą. Ale myślę, że żeby zrozumieć płacz Jezusa, z jakiego powodu On płacze, to dopiero będziemy wiedzieć w niebie. Czy płacze dlatego, że najbliższa rodzina nie wierzy co do zmartwychwstania swojego brata Łazarza? Chociaż słyszeli może, że młodzieniec znajdzie, co został skrzeszony z umarłych.
że 12-letnia dziewczynka, córka przełożonego synagogi Jaira, co się z nią stało? Przecież ona została z martwych, tak? Że kiedyś za proroka Eliasza, Elizeusza, dzieci, kiedy umarły, co było z nimi? Przecież one z martwych. Ale wiecie, jaki to był problem? Taki był problem, że młodzieniec z nań dopiero co umarła. I tego prawda samego dnia go chowali, był orszak żałobny. A córeczka Jaira umarła kilka godzin wcześniej, tego samego dnia nie była jeszcze pochowana. I te dzieci w Starym Testamencie nie były jeszcze pochowane, ale były w swoich domach, w swoich rodzinach. I Bóg ich co przywrócił do życia, a Łazarz jest już od 4 dni w grobie. My wierzymy i my wiemy, mamy świadectwa, że Bóg czyni cuda w innych rodzinach, w innych krajach, w innych miejscach, w innych małżeństwach, w innych relacjach, ale u nas to już jest, często myślimy, za późno, za długo, za dużo minęło czasu. I już problem jest w grobie od 4 dni. A Jezus mówi, gdzie go położyliście? Co Jezus chce zrobić? Zobaczyć, gdzie jest ten problem w twojej rodzinie. Się interesuje tym. Dlaczego? Bo Jezus kochał i kocha rodzinę Łazarza, Marii i Marty, tak? Z miłości do tej rodziny Jezus chciał pójść na ten grób. Chciał pójść zobaczyć ten grób. I nad tym grobem, nad tym grobem jest ciekawe, co się dzieje, bo to nad tym grobem jest taka oto sytuacja, że Jezus dalej rozrzewnia się w swoim duchu, w sobie. Przychodzi do grobu, a była tam pieczara, tutaj wejścia leżał kamień. I 39 werset, rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. O, ciekawe. Wiecie, tak by dzisiaj powiedzieć, odsuńcie płytę i otwórzcie wiekotrumny w naszej kulturze. I kto pierwszy protestuje? Marta z tej rodziny. Mówi, Panie, już cuchnie. Już czuć. Już jest naprawdę za późno. Ciało się rozkłada. O co chodzi? Chodzi o to, że Jezus jest gotowy uczynić cud twojej rodzinie, błogosławić twoją rodzinę, przynieść różnicę w twojej rodzinie, coś wskrzesić w twojej rodzinie, ale my często jak Maria stajemy, Panie Jezu, będzie śmierdziało, jak się tym zajmiesz. Panie Jezu, będzie czuć. Panie Jezu, będzie wstyd. Panie Jezu, lepiej, żebyśmy kamienia nie ruszali, bo to już 4 lata, bo to już 4 dekady, bo to już tyle tygodni, tyle lat to trwa. Panie, zostaw to. Ja nie chcę. Ciekawe jest to, że Jezus jest blisko. Jezus jest gotowy uczynić cud, co powiedział, jestem zmartwychwstaniem, życiem, zmartwychwstanie twój brat. Marta, co powinna zrobić? Od razu otwórzcie grób, niech Jezus tam przyjdzie, może coś się wydarzy. Ale Marta mówi, nie, zostawcie kamień. Czy my nie jesteśmy podobni do Marty? Jezus przychodzi do twojej rodziny, chce rozwiązać ten problem, jaki jest w twojej rodzinie. Nie wiem jaki, może to problem narkotyków, problem alkoholu, problem niewiary, choroby, doświadczeń, jakieś tragedie, nieporozumień, cokolwiek to może być, nieprzebaczenia, niewiary, zwątpienia, może nieukształtowanych dobrze relacji, cokolwiek to jest między tobą a twoim małżonkiem, tobą a twoimi dziećmi, a może tobą a twoim ojcem i mamą, i matką, tatem, tatą i mamą. Jezus chce przyjść to załatwić, Jezus chce przyjść coś zrobić, a my mówimy, co mówimy? Kamienia lepiej nie ruszać. Teraz uwaga. Czy Jezus nie był w stanie podnieść kamienia sam? Był? Był? A Jezus mówi, usuńcie kamień, usuńcie kamień. W każdej rodzinie są jakieś kamienie, za które my jesteśmy odpowiedzialni. Amen. W każdej relacji są jakieś kamienie. Jeśli chcemy cudu, chcemy Bożego działania potężnego, często jest jakiś kamień, który naszą decyzją my możemy usunąć. To może być, jak powiedziałem, przeproszenie. Zabranie się za bary z nieprzebaczeniem i prośba o przebaczenie, wyznanie, porozmawianie, otwarcie się.
To może być sprawa choroby, że my musimy być, Boże, daję Tobie pełne prawo, czy ktoś będzie chory, czy wyzdrowieje. Boże, daję Tobie pełne prawo do szczęścia. Ludzie mówią, ja wierzę, że moim prawem jest być szczęśliwym, mieć szczęśliwe małżeństwo. A Jezus oczekuje całkowitego Jego Jemu poddania. Nie chodzi o to, żebyśmy my szukali naszych praw, ale żeby Jezus rozwiązał problem. Widzicie, co się dzieje? Jezus mówi, odsuńcie kamień, a Marta mówi, nie odsuwajcie kamienia. Mówi, Panie, przecież już cuchnie, już czwarty dzień, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czy ci nie powiedziałem, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Co mówi Jezus? Mówi, gdzie twoja wiara? Gdzie twoja wiara? Dzisiaj Jezus mówi do ciebie, gdzie twoja wiara, co do twojej rodziny? Jeśli chcesz cudów, chcesz przemian, chcesz, żeby coś się zmieniło, pozwól odrzucić sobie kamień. Właściwie sam, to twoja decyzja, to moja decyzja, to nasza decyzja. I co się dzieje? I co się dzieje? Usunęli więc kamień. Co się stało? Marta się poddała Jezusowi. Amen. To, co możemy zrobić najważniejszego w naszej rodzinie, poddać się Jezusowi. I niech kamień zostanie odwalony. Czasami jest tak, że może ktoś inny może pomóc usunąć kamień. To może być ktoś, kto jest twoim zaufanym człowiekiem, z kim się modlisz. Duszpasterz, przyjaciel, może to być ktoś, kto może tobie pomóc, może to mogą być, czy muszą być zaangażowani inni ludzie, nie wiem, ale Biblia mówi, że odsunęli kamień. Co się stało, kiedy odsunęli kamień? Znamy tą historię, prawda? Nastąpił cud i Jezus stanął i mówi, dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. To nasza rodzinna sprawa. Jezus zawsze coś robi razem z swoim Ojcem. I Jezus, pamiętamy, 5 werset mówi nas tego rozdziału, kochał tą rodzinę. Z miłości do tej rodziny. Jezus mówi, Łazarzu, wyjdź! I wszyscy patrzą. I nagle coś się zaczyna ruszać. No, takie były półki skalne. 8 półek zazwyczaj w takich grobowcach było. Z jednej półki coś się zaczyna ruszać. Ktoś zaczyna się wygromadzać. To Łazarz. Wszyscy byli na pewno zadziwieni. Ale to, co jest najpiękniejsze dla mnie w tej historii, to to, że ta rodzina była znowu razem. Znowu w tej rodzinie była Marta i Maria i kto? Żywy Łazarz. Zdrowy Łazarz. Uzdrowiony Łazarz. Łazarz, który był cudem. I to jest dla mnie obraz, że jeśli cokolwiek umarło w twojej rodzinie, Jezus chce to wskrzesić. Amen. Cokolwiek umarło w twojej rodzinie, jakkolwiek nadzieja na Boże działanie, błogosławieństwo, Bóg chce to wskrzesić. Może czekasz na dziecko, nie wiem. Bóg chce wskrzesić tą nadzieję i sprawić, że ono się pojawi w twojej rodzinie. Może czekasz na żonę i czekasz wiele lat i mówisz, nie jestem w stanie, chyba nie damy rady, nie jestem w stanie się ożenić. Bóg chce wskrzesić tą nadzieję i dać tobie żonę. Może czekasz na męża i mówisz, tyle czekałam, tyle się modliłam, tyle już czasu. Odsuń kamień niewiary może, kamień zwątpienia i niepewności i szukania kogoś doskonałego, wyjątkowego, nikt takiego nigdy nie znajdzie. Pozwól, by Jezus wskrzesił tą nadzieję. Bo Jezus wskrzesił to pragnienie. I powiedział, twój Łazarz będzie żyć. Nie wiem, jaki to jest Łazarz. Wiemy, co znaczy to słowo. To imię Łazarz, Bóg moją pomocą. Był Jego pomocą, chociaż umarł. Nie wiem, co umarło w twojej rodzinie, ale wiem, że jest w stanie to wskrzesić. Chciałbyś mogli powstać, byśmy mogli się modlić. W tej historii są ukryte 3 kluczowe, fundamentalne prawdy odnośnie rodziny. I chcę je jeszcze teraz przedstawić, żebyśmy je mogli zapamiętać. Oto będą 3 M, bardzo proste. Pierwsza to miłość. Miłość, miłość, miłość. Jezus kochał tą rodzinę. Ta rodzina siebie nawzajem kochała. Z miłości do Łazarza siostry posłały do Jezusa. Miłość Jezusa do tej rodziny była wielka. Dlaczego Łazarz stał z martwych?
bo Jezus kochał tą rodzinę. Dlaczego czekał? Bo Bóg w suwerenny sposób ma swoje czasy i swoje plany. I wiemy, że ten cud był większy od jakichkolwiek innych cudów opisanych w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie. Nie ma takiego cudu. Większy to tylko zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, Łazarz był 4 dni w grobie i według żydowskiego spojrzenia i według żydowskiego zrozumienia, jeśli ktoś był wskrzeszony dzień, godziny po swojej śmierci, to uważali, że tak zwana śmierć kliniczna, że był w jakiejś śpiączce, że mógł się odsucić, obudzić i uważali, że dusza może wyjść z człowieka i przez 3 dni jeszcze może wrócić, ale po 3 dniach, jeśli człowiek nie żyje, to jest naprawdę martwy. Naprawdę martwy. I Jezus czekał aż 4 dni, ażeby wszyscy niedowiarkowie wiedzieli, że jeśli Jezus kogoś wskrzeszał z umarłych, to może wskrzesić. Czy po 4 dniach, czy to po 40 dniach, czy po ilu chce dniach, czy po ilu chce godzinach, czy po nawet ilu, jak długim czasie Bóg chce wskrzesić coś w twoim życiu, w twojej rodzinie. I to jest piękna historia, która mówi o miłości. Z miłości do tej rodziny Jezus wskrzesił Łazarza. Uczynił cud, aby wzmocnić ich wiarę. Widzimy tu jeszcze zasadę modlitwy. Rodzina modliła się o swojego brata, modliła się o Łazarza. Pierwsza zasada to, czy pierwsza wskazówka, czy pierwsza kluczowa rzecz w modlitwie to miłość, a druga to modlitwa. Jest takie angielskie przysłowie: the family that prays together stays together. Czyli rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. I trzecia jeszcze wskazówka, trzeci kluczowy element tego fundamentalnego tutaj spojrzenia na małżeństwo, czy fundamentu, to będzie miłosierdzie. Będzie miłosierdzie. Wiecie, zastanawiałem się wiele razy, co by było, gdyby nie odrzucono kamienia, czy Łazarz by został wskrzeszony, czy nie. Nie wiem, co by było, ale myślę, że Jezus by czekał, ażby odrzucili kamień. Są rzeczy, które Bóg nie zrobi, ale ty masz zrobić. Ja mam zrobić, my musimy zrobić w naszych rodzinach. W kościele, w rodzinach, w relacjach. My musimy zrobić. I ta wiara, tak jak powiedziałem, myślę, Marty się mogła chwiać. I mimo jej niewiary, mimo tego, że nie chciała otwierać grobu, mimo tego, że bała się tego, co będzie, że będzie już ciało się rozkładało, nie chciała tego zrobić. Jezus okazał miłosierdzie. I tak. Cały czas ją przekonywał, aż poddała się. Kamień został odrzucony i Jezus Łazarza wskrzesił. A co by było, gdyby Jezus podszedł do grobu i mówi: nie chcecie otworzyć grobu z kamienia? To Łazarza nie wskrzesza. Byłoby bardzo blisko, co to by się wydarzyło. Jezus okazał miłosierdzie. Miłosierdzie tej rodzinie, bo ją kochał. Przyszedł do nich w odpowiednim czasie, nie spóźnił się i uczynił wielki cud. I dzisiaj wierzę, że to są takie kluczowe elementy dla nas, dla naszych rodzin. Miłość, modlitwa i miłosierdzie w naszych rodzinach. Biblia mówi tak: błogosławieni są miłosierdzi, bo oni miłosierdzia dostąpią. Jako ojciec bardzo się uczę miłosierdzia dla moich dzieci. Miłosierdzie dla mojej żony. Miłosierdzie to znaczy trochę zrezygnować z siebie tego, co naprawdę ja wymagam i po prostu być miłosiernym. Nie znaczy, że iść na kompromis z grzechem, z... Nie. Chodzi o to, żeby okazać miłosierdzie. Pismo Święte mówi: miłosierdzie góruje nad sądem. Bóg okazał nam miłosierdzie. Bóg jest Ojcem miłosierdzia. Chcę, byśmy mogli skłonić nasze głowy i modlić się teraz. Kiedy będziemy się modlić, to pytanie mam, jeśli ktokolwiek tu jest, mówi, że nigdy swojego życia Jezusowi nie powierzyłem, nie oddałem. Ale dzisiaj wierzę, że Jezus puka do twojego serca i wierzę, że On umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał dla twojego zbawienia, aby ciebie zbawić. Jeśli potrzebujesz Jezusa dzisiaj, Jego zbawienia, przebaczenia grzechów, tam gdzie stoisz, możesz podnieść swoją rękę na znak tego, że chcesz życie swoje poświęcić Jezusowi. Zachęcam, byśmy jako cały Kościół mogli się modlić krótką modlitwą, słowami modlitwą o przebaczenie grzechów, o zbawienie. Módlmy się tak: drogi Jezu, dziękuję, że to Ty sam wziąłeś moje grzechy na krzyż. Umarłeś za mnie, aby mnie zbawić. Panie Jezu, przebacz moje grzechy. Oddaję Tobie moje serce. Oddaję Tobie moje życie.
od dzisiaj chcę żyć dla Ciebie. Amen, amen. To jest pierwsza modlitwa. Ale jest jeszcze druga modlitwa. Jeśli ktokolwiek z nas tutaj mówi, to słowo było do mnie. To słowo było do mnie. Ja potrzebuję odrzucić jakiś kamień. Ja potrzebuję modlić się bardziej jeszcze z członkami mojej rodziny. Za moją rodzinę. Albo mówisz, ja potrzebuję okazywać miłosierdzie. Ale mówisz, ja potrzebuję naprawdę, aby Bóg dał mi objawienie miłości Bożej we mnie, bo wtedy będę w stanie naprawdę kochać. Jeśli to jest Twoje pragnienie, to tam, gdzie stoisz, zachęcam módl się. Jeśli w jakikolwiek sposób to słowo przemówiło do Ciebie, tam, gdzie stoisz, możesz podnieść swoją rękę. I z tym podniesieniem mówisz, Panie, dziękuję za to słowo, które posłałeś do mojego życia. Panie, dziękuję za to, że mówiłeś do mnie. Jeśli to słowo dotknęło Ciebie w jakikolwiek sposób, podnieś swoją rękę, będziemy wspólnie razem się modlić. Nie będziemy się nikogo do przodu wywoływać, ale będziemy wspólnie razem teraz się modlić. Panie, Ty widzisz nasze podniesione ręce. Panie, Ty widzisz cuda, jakie potrzeby w naszych rodzinach. Panie, wierzę, że niektórzy potrzebują uzdrowienia, a inni uzdrowienia ciała, inni uzdrowienia umysłów, inni uzdrowienia relacji. Panie, inni przemiany w sobie. Panie, modlimy się o Twoje miłosierdzie, abyśmy byli ludźmi okazującymi miłosierdzie naszym bliskim. Nie szybko osądzający, wypunktowujący błędy, ale raczej okazujący miłosierdzie. Daj nam łaskę okazywania miłosierdzia naszym bliskim, Panie. Łatwo jest miłosierdzie okazać innym ludziom, którzy nas nie znają, ale trudniej jest tym, którzy są blisko nas. Daj nam tą łaskę, mądrość, siłę, jak to robić. I Panie, pomóż nam pilnować modlitwy z naszymi rodzinami, jeśli to możliwe. Jeśli niemożliwe, Panie, chcemy modlić się o nasze rodziny, by się modlić z nimi razem za jakiś czas. Może i modlimy się dzisiaj, aby nasze życie było przepełnione miłością. Panie, tak, Twoje serce było przepełnione miłością do tej rodziny. Dziękujemy, że Twoje miłość jest przesiąknięte miłością, przepełnione miłością do naszych rodzin, do mojej rodziny. Dlatego przyjmuję Twoją miłość, by ją przekazać dalej w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy możemy razem powiedzieć Amen.